Słuchajcie, mamy jeszcze dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, gości z Gdańska i z Warszawy. I ja bym chciał tego z Warszawy dzisiaj wykorzystać tutaj na chwilę. Pawełku, jakbyś mi przeczytał dzisiejszy tekst, który będę rozważał. Także poproszę cię tu znienacka, tak. Jakbyś mi przeczytał, to jest z Biblii Tysiąclecia, ten dotąd, nie, bo tu jest Warszawa. Chwała Panu. Pierwszy Tymoteusza, 5 rozdział, tak? Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci. Najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. Mówi bowiem Pismo. Nie zawiążesz pyska wołowi młóczącemu oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie 2 albo 3 świadków. Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się w niczym stronniczością. Na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj, ani nie bierz udziału w grzechach cudzych. Siebie samego zachowaj czystym, samej wody już nie pij, używaj natomiast po trosze wina ze względu na żołądek i częste twe słabości. Grzechy niektórych ludzi są wiadome wszystkim, wyprzedzając wydanie wyroku, za niektórymi zaś idą w ślad. Podobnie też wiadome są czyny dobre, a i te, które inaczej się przedstawiają, nie mogą pozostać w ukryciu. I teraz będzie to z innego przekładu, tak? No. Bo tu jest... To samo, tu jest warszawska. Dzięki, Pawełku. To co, to zaczniemy od alkoholu, tak? Słuchajcie, to jest ciekawe, bo na podstawie tego fragmentu już tylu alkoholików słyszałem broniących. No jak przecież Biblia mówi o tym, żeby... I opierając się między innymi o ten fragment, że przecież Paweł mówił do Tymoteusza, żeby pił, nie? Tak. Tylko, że ten fragment tak naprawdę mówi, że do tej pory Tymoteusz nie pił. A nie, że pił. A ma pić dlaczego? Bo ma problemy żołądkowe, tak? I to jest tak ciekawe, bo to jest taka, można powiedzieć, taka osobista wzmianka. Paweł pisze do Tymoteusza, a wiecie, ile rzeczy można z tej jednej rzeczy jakby wyczytać czy nauczyć się, tak? Po pierwsze, o Tymoteuszu wiemy, że do tej pory nie pił. I teraz jak to się ma z alkoholem? Czy Biblia zabrania pić alkohol? Powiem tak, na pewno nawet tutaj mieliśmy, zobaczcie, jeśli było mowa o biskupie czy o starszym, tak, w kościele, to jedną z jego cech miał być nieoddany pijaństwu, tak? Czyli generalnie, no dobra, no wiesz, być pijakiem, a tam czasami sobie się coś napić, to trochę różnica jest, tak? No jest, ale jak widzimy, Tymoteusz, który był pastorem, nauczycielem w zborze, nie pił. I teraz powiem wam tak, żeby się nie rozwijać, bo tutaj akurat nie mamy chyba nikogo, kto ma problem z alkoholem tak bardzo, nie? Ale co chciałbym zwrócić uwagę, na pewno Biblia zachęca szczególnie ludzi, którzy są liderami w kościele, żeby nie pili alkoholu. Skąd o tym wiem? Chociażby z zaleceń przypowieści Salomona, najmądrzejszy człowiek na ziemi napisał kiedyś takie słowa. Mówi, że królom nie wypada pić alkoholu. Dlaczego? Aby właściwie rozsądzali. Bo pamiętajcie, że królowie byli najwyższym, to był sąd najwyższy tamtych czasów, tak? Więc żeby dobrze potrafili rozsądzać sprawy, jakieś tam powiedzmy, nie wiem, jakieś konflikty są i tak dalej, to dobrze, żeby nie pili alkoholu, żeby byli trzeźwi, tak? Żeby mieli właściwy osąd. I myślę, że jeśli chodzi o życie chrześcijańskie, to myślę, że przede wszystkim liderzy powinni uważać na alkohol, ale to nie znaczy, że wszyscy inni mają se pić, ile wlezie. Nie, na pewno pijaństwo jest czymś złym,
I powiem tak, to zależy też od kultury picia. W Polsce, gdzie mamy bardzo duży problem, przynajmniej był 20 lat temu, pamiętam, jak był duży problem z alkoholizmem w Polsce, to ja wtedy uważałem, miałem przekonanie, że chrześcijanie w ogóle nie powinni pić. Dlaczego? Nie dlatego, że Biblia im zabrania, ale dlatego, że kochamy alkoholików i chcemy, aby przychodzili do Jezusa, tak? I byli uwalniani. I pamiętam, że mieliśmy jako młodzież, jeździliśmy do ośrodka dla alkoholików i narkomanów w Płakowicach pod Lwówkiem. I ze względu na kontakt z tymi ludźmi, ja postanowiłem, że nie będę pił alkoholu. Czyli ciekawe, bo ktoś mógł mi właśnie z Biblii udowodnić, ale widzisz, jednak wolno pić, wolno i tak dalej. Ktoś mógł sobie tak gadać, ale ja osobiście miałem przekonanie, że nie powinienem pić. Dlaczego? Bo często te osoby, które były w tych ośrodkach, tak szukały powodu, żeby się tu napić i jakie pytanie ci zadawali? Czy ty pijesz? Po co im ta odpowiedź, jak myślicie? Bo jeżeli ja powiem, że piję, no to oni mówią, to czemu ja mam nie wypić, tak? Więc żeby nie dawać im pretekstu do tego, żeby znowu szli w kanał, żeby znowu po rowach leżeli zachlani, po prostu ze względu, z miłości do nich, ja powiedziałem, okej, jestem wolny, nie muszę pić, tak? Jakoś nigdy nie miałem z tym problemu, więc tym bardziej łatwiej mi to było po prostu z tego zrezygnować, tak? Ale ze względu na nich, nie? Czy jeżeli ktoś z was gdzieś tam zobaczy, że pije, gdzieś tam lampkę sobie wypije i tak dalej, czy będę was ścigał? Nie, nie będę was ścigał. To jest wasze przekonanie w sercach. Jeśli Bóg cię do czegoś powołuje i Bóg ci tak bardzo mocno przekona, że z powodu miłości do innych masz nie pić, to nie pij. Żeby być dla nich dobrym świadectwem, tak? Że kochasz ich i że Bóg też ich kocha. Więc chyba nie wiem, coś jeszcze o alkoholu chcecie usłyszeć? Generalnie Biblia zachęca, jeśli chcesz mieć dobry rozsąd, jeśli chcesz właściwie rozsądzać sprawy i tak dalej, nie używaj alkoholu, bo on sprawia, że twój osąd będzie niewłaściwy. No i tyle, tak? A tutaj ten fragment, jak ktoś mi używa, żeby popierać picie, to w ogóle to jest przewrócenie tego wersetu do góry nogami, tak? Bo ten werset właśnie bardzo wyraźnie mówi, że Tymoteusz nie pije, a to, co mu Paweł zaleca, to jedynie dla jego zdrowia. Po prostu coś tam nie trawił chłopak właściwie, więc to wino miało rozpuszczone, w wodzie miało mu pomóc w trawieniu. To jedno, ale druga rzecz jeszcze, jaka z tego fragmentu, takiego wydaje się mało ważnego, wypływa, ale zobaczcie, jak to się ma do uzdrowień przez wiarę. Słyszeliście o czymś takim, tak? Wystarczy, że masz wiarę i będzie ktoś uzdrowiony. Dziwne jest to zalecenie Pawła, bo powinien zrobić coś, co robił dużo lat wcześniej. A wiecie, co robił wcześniej? Jaką miał moc? Brał chusteczkę, pocierał swoją skórę, wsadzał w kopertę, wysyłał do innego miasta, ktoś otwierał, dotykał się tej chusteczki i był uzdrawiany. Wow! Niesamowite, nie? Ciekawe, że tu pisze list do Tymoteusza i nie wsadził mu żadnej chusteczki. Tylko mówi mu co? Stosuj lekarstwo, jakie w tych czasach jest dostępne na żołądek, tak? Ciekawe, nie? Jak to się ma do tych wszystkich ruchów wiary, że przez wiarę musi cię Bóg uzdrowić, tylko musisz mieć wiarę. Sorry, to nie tak działa. Apostoł Paweł dobrze wie, że dar, który, albo ludzie, których przez niego Bóg uzdrowił, to tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg tak chciał w danym momencie, w danej chwili. Ale nie zawsze tak działa. Bóg ma plan i Bóg wie, kiedy co chce zrobić, tak? Więc mu nie przeszkadzajmy w tym. Jeśli Bóg chce uzdrowić kogoś używając lekarstw, to użyje lekarstw. A jeśli Bóg chce kogoś cudownie uzdrowić, to też to zrobi. Tak, o, może zrobić. Takiego Boga wierzę. I takiemu Bogu ufam. Tylko musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego, żeby wiedzieć, co w danej sytuacji powinniśmy zrobić. I myślę, że apostoł Paweł miał takie rozróżnienie. Tak? Wcześniej miał ten dar, ale w tym momencie już go nie ma. Bo Bóg chce inaczej w tym momencie zadziałać, tak? Więc to zacząłem, słuchajcie, od środka tego tekstu, ale to dlatego, że dzisiaj będę musiał trochę o sobie pogadać. Okulary czyjeś mi zostały. Spadną.
A mianowicie jest tu mowa o starszym, o prezbiterze i w Biblii Warszawskiej mamy tam słowo starszy. Pamiętajcie, że w Biblii Tysiąclecia jest przetłumaczone to jako prezbiter, w naszym tłumaczeniu jest jako starszy i to jest to samo. To jest greckie słowo prezbiteros, ono oznacza kogoś starszego wiekiem, ale też kogoś, kto jest doświadczony. Tak? I tutaj ewidentnie widzimy, że chodzi o starszych, o prezbiterów, którzy, tak jak Biblia Tysiąclecia mówi, którzy dobrze przewodniczą. O, ja myślałem, że przewodnicy nie są potrzebni w Kościele. Wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy mamy Biblię. Wystarczy, jak się spotkamy w grupie domowej i będziemy sobie razem wspólnie czytać. No, przepraszam, ale moja Biblia mówi trochę inaczej. Biblia mówi, że w Kościele są starsi, którzy przewodniczą. Co znaczy przewodniczyć czemuś? To są liderami, czy nie są? Są liderzy w Kościele? O! I prowadzą Kościół. Słowo, które jest zamienne do presbiteros, do starszego, które występuje w Biblii, oczywiście niektórzy rozbijają to, nie wiem na jakiej podstawie, bo tworzą hierarchizację taką, że są starsi, a obok starszych są jeszcze biskupi. Tylko, że jak dobrze czytasz Pismo Święte, to zauważysz, że apostoł Paweł używa tych dwóch słów do jednej osoby i stosuje je zamiennie. Biskup równa się starszy. Starszy równa się biskup. To nie są dwie różne funkcje, to jest jedna funkcja. Nie wierzysz? Po nabożeństwie mogę ci pokazać, gdzie Paweł to robi. Mówi o starszych, a później mówi, bo biskup. No to przepraszam, do kim mówi? O starszych czy o biskupie? Tak, mówi o starszych biskupach. To jest to samo. I tutaj nie dziwmy się, że w Kościele są starsi, którzy przewodniczą. Jak to Biblia Warszawska mówi, którzy dobrze swój urząd sprawują. No może starsi to może nie jest żaden urząd, ale to jest już takie myślenie dzisiejszego kościoła, że są urzędy w kościele. Nie, nie ma urzędów. Wiecie, kto to jest starszy? Sługa wszystkich. Nie jest tak? Przecież w kościele nie ma urzędników, tylko są słudzy. Gdzie każdy usługuje sobie nawzajem. Wolę w ten sposób tak myśleć, żeby nie tworzyć właśnie jakiś urzędnik, nie? Po prostu. Nie, to jest ktoś, kto został powołany do tego, by przewodzić stadu, przewodzić zborowi, tak? I żeby prowadzić go we właściwą stronę, ku Chrystusowi. Więc co dzisiaj, słuchajcie, jakie wymogi są odnośnie starszych, mieliśmy już wcześniej, w 1 Tymoteusza, w 3 rozdziale było tam, co biskup, co starszy powinien spełniać, jakim człowiekiem, jakiego rodzaju człowiekiem powinien być. Tam była mowa o cechach charakteru, o jego duchowości i tak dalej. Natomiast tu mamy ciekawą wskazówkę, bo tu już bardziej do zboru niż do niego, dotyczącą się, a mianowicie. Ci, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać im podwójną cześć. Dlaczego? Co znaczy podwójna cześć? Dlaczego im, tym starszym, tym przewodnikom zboru należy się podwójna cześć? Dlaczego? Dlatego, że są urzędasami? Nie, dlatego, że mają podwójną odpowiedzialność. Dlaczego? I tu w tym tekście też mniej więcej widać tam do Tymoteusza, że są odpowiedzialni za zbór, czyli za każdego w zborze i są odpowiedzialni jeszcze za co? Za siebie samego. Nie są odpowiedzialni tylko za siebie, tylko są odpowiedzialni za to, czego nauczają, jak nauczają, dokąd prowadzą stado, tak? Jak troszczą się o to stado. To jest ich odpowiedzialność. I z tego powodu Pismo Święte mówi, że należy im się podwójna cześć. I teraz co to znaczy, co praktycznie oznacza podwójna cześć? Paweł mówi, Paweł był naprawdę, to nie jest teoretyk. On po prostu lubi, uwielbia praktykę, tak? To tak jak na grupie młodzieżowej, jak się pojawiały pokusy seksualne, to co Paweł zalecał praktycznie? Małżeństwo, po prostu. Małżeństwo jest dla was ochroną przed pokusami seksualnymi. Wow, jest praktyka? Jest, oczywiście, że tak. Paweł jest bardzo praktyczny. I teraz mówi tak, prezbiterom starszym należy się podwójna cześć. No dobra, to teraz co to oznacza? I on to wyjaśnia bardzo prosto. On mówi tak, mówi bowiem pismo, nie zwiążesz pyska wołowi młócącemu. Dobre porównanie dla starszych, nie? I godzien jest robotnik zapłaty swojej. Pismo mówi.
Czyli co Pismo Święte mówi? Że jeśli starszy dobrze sprawuje swój urząd, to może być utrzymywany przez zbór, tak? I to nie jest nic złego. Nie jest nic złego w tym, że pastor, starsi w zborze, którzy zajmują się, tu jest ciekawe powiedziane, szczególnie ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. Który starszy zajmuje się głoszeniem słowa i nauczaniem? Głównie, który się zajmuje? Jak mówili z do Efezjan, że Bóg ustanowił w Kościele o taka jedna funkcja, która jest do Kościoła typowo. Pasterz, nauczyciel. Tak? Jeden ze starszych jest pasterzem, nauczycielem. On głównie zajmuje się nauczaniem słowa. Tak? Wykładem słowa. I jeśli robi to dobrze, ciekawe, to jest stwierdzenie, to jest fajne stwierdzenie, że jeśli robi to dobrze, to zbór może nagradzać go, czy tam jak jest potrzeba utrzymywać, wspierając finansowo. I to jest Boża wola. To nie jest jakiś wymysł ludzi, tylko Paweł o tym mówi, że Boże Słowo tego naucza. Jeśli ktoś dobrze pracuje w Kościele, dlaczego ma nie być za to wynagradzany? Tylko problem jest z tym, powiem wam, jakie jest akurat u nas w Kościele w Polsce, akurat mamy, jak wiecie, mamy 4 zbory i wszyscy 4 pastorzy nie są na etatach kościelnych, tylko pracują poza gdzieś i utrzymują się dzięki temu. Dzięki Bogu, że mamy tę pracę. Ale jakby ktoś z nas pracował w zborze, to jak i zbór byłby w stanie go utrzymać, to jak najbardziej jest to biblijne. Ale jakie są zagrożenia, które ja zaobserwowałem? Niestety w wielu kościołach opłaca się pastorów, ale jakby to powiedzieć, używa się wypłaty do tego, by kontrolować i manipulować pastorem. Naprawdę, ja to widziałem. Pastor jest, ja płacę pastorowi, więc on ma głosić to, co mi się podoba. Ja pierdziule, co ci się w głowie stało, nie? Od kiedy to tak jest? Pastor, nauczyciel ma wykładać należycie Słowo Boże. Jeśli Słowo Boże mówi coś, co tobie się nie podoba, to się wreszcie dopasuj do tego słowa, a nie naciągaj słowo do siebie. I nie atakuj pastora, bo że głosi Boże słowo, tylko po prostu skoryguj swoje życie. Ale my mu płacimy. On ma robić to, co my mu każemy. To trochę nie ta postawa. To nie o to chodzi. Jeśli pastor, jeśli lider starszy należycie wykonuje swoją pracę, niech dostaje wsparcie z Kościoła, ale nie używajcie tego wsparcia, by manipulować liderem, tak? By zmieniać nauczanie biblijne, bo ja płacę, to wymagam, nie? To nie te miejsce i nie ten Kościół, no. Słuchajcie, mamy oczywiście kościoły, Greater Grace na świecie, gdzie pastorzy są opłacani przez zbór. To zależy oczywiście od ilości, od zamożności zboru i tak dalej. I wiem, że wielu pastorów, tak można powiedzieć, że na pełny etat pracują, nie, w kościele. Są na przykład pastorzy, którzy oprócz tego, że prowadzą kościół, prowadzą na przykład jeszcze sierociniec w Afryce. Tak? I oni są wspierani finansowo przez różne misyjne tam organizacje, które płacą pastorowi za to, żeby oprócz tego nie zajmował się już niczym więcej. Nie? Ale jaki jest warunek, żeby lider był opłacany? Jedyny, który tutaj jest powiedziany? Którzy dobrze przewodniczą. Tak? Czyli widzi, że to nie jest jakiś leniuch, to nie jest jakiś biurokrata, bo i takich widziałem liderów, tak? Bo on skończył seminarium duchowe i przyjmuje wszystkich od 7 do 15, gdy wszyscy są w pracy. Zadzwoń do niego o 15:05. Sorry, ja już zamknąłem drzwi, nie pracuję. Tak? To nie jest dobry pracownik. Ja bym takiego gościa nie opłacał. Bo Boże Słowo mówi, że to ma być dobry przewodnik, tak? Co jeszcze, słuchajcie, w tym dzisiejszym fragmencie? Oprócz tego, że taki starszy, nauczający, prowadzący zbór dobrze, głoszący słowo, może być opłacany, to kolejna rzecz, o której tu mamy tutaj odnośnie starszych, bardzo ważna rzecz, posłuchajcie tego.
Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że jeśli starsi dobrze prowadzą zbór, to może się zdarzyć, że będą musieli kogoś dyscyplinować w miłości, tak? Tylko człowiek cielesny, który jest dyscyplinowany, jego naturalną reakcją, jeśli nie chce się upamiętać, jaka jest? To oni są źli. To on jest zły, tak? Szczególnie ten pastor. On jest zły. Tak? Musimy go zmienić, musimy coś z nim zrobić. Ponieważ tak jest i liderzy często są atakowani, to Paweł przypomina, tak, on nie wymyśla nowej zasady, on przypomina biblijną zasadę. Pamiętacie, jaka była zasada, jeśli ktoś miał być oskarżony, skazany na śmierć w Izraelu, to ilu musiał mieć świadków? Dwóch lub trzech. Najlepiej trzech. Bo przed czym to ochrania? Przed tym, że ktoś, kto chce zemścić się na pastorze, tak? Nie ma takiej możliwości, bo jest jeden. Musi mieć drugiego świadka. Musi najlepiej trzeciego. Jeżeli tych trzech rzeczywiście widzą, że w życiu jakiegoś starszego jest jakiś grzech i przychodzą do pastora, nauczyciela, to wtedy mogą przyjść do niego i powiedzieć mu o tym. Podejrzewam, że on już to dawno widzi, ale dobra, ale możecie przyjść i powiedzieć. Ale tylko gdy dwie lub trzy osoby to widzą. Naprawdę uniknęlibyśmy wielu problemów w Kościele, gdyby ludzie zastosowali tylko tą prostą zasadę. Jedna osoba nie może powiedzieć nic przeciwko starszemu. To jest ochroną dla Kościoła. To nie jest jakiś tam, nie wiem, coś tam wymyślone przez kogoś. Nie, to jest dla ochrony starszych. Bo jeśli osądzisz fałszywie starszych, jeśli oni zostaną odsunięci od prowadzenia, to kto będzie przewodniczył w zborze? A jeśli nie ma kto przewodniczyć w zborze, to co się dzieje ze stadem? To jest oczywiste. Szatan tylko na to czeka, żeby rozwalić społeczność, żeby rozwalić zbór, pokłócić ludzi i zniszczyć wszystko, tak? Więc ochraniajmy naszych liderów. Bo zdarza się oczywiście, że starsi grzeszą. Pastor, nauczyciel, zdarza się, że grzeszy. Oczywiście, że tak. Ale zawsze obowiązuje zasada dwóch, trzech. Pamiętajcie o tym, tak? Co jest ważne, stosujemy też inne zasady jeszcze w Biblii. Jakie? Jeśli słyszysz, że lider coś złego robi, to gdzie idziesz najpierw z tą wiadomością? Do niego. Właśnie. Wiecie, jak chrześcijanie zapominają o tej podstawowej zasadzie, że jeśli masz coś przeciwko komuś, to idziesz do niego najpierw cztery oczy porozmawiać? Powiem wam tak, ja chyba się nie spotkałem jeszcze z takim przypadkiem, że mi ktoś w cztery oczy zwraca uwagę. Ale to, co robimy jako chrześcijanie, to jest tragedia. Po prostu spiskujemy, konspirujemy. Ty słyszałeś, co ten, a słyszałeś, a ten dalej, jeszcze dalej, a jeszcze słyszałeś i jeszcze coś dopowiadam do tego? Ludzie, co my robimy? Wiecie, co my robimy przez takie postępowanie? Jak to z tym batą, który siedział na drzewie i ciął gałąź, tak? Spadnie czy nie spadnie? No to chrześcijanie niestety robią to samo w swoich zborach. Tną gałąź, na której siedzą, no to później się dziwią, że spadli, że się wszystko rozwaliło. Bo nie stosujemy biblijnych zasad. Masz coś przeciwko komu? I to nie dotyczy się już tylko starszych, tylko w ogóle. Idziesz w cztery oczy, rozmawiasz. Nie zadziałało, uważasz dalej, że powinieneś to pociągnąć, bierzesz drugą, trzecią osobę na świadka, idziesz i zachęcasz kogoś, by uwolnił się od tego grzechu, tak? To nie zadziała, to wtedy mówisz starszym, wtedy cały zbór się o to modli. Są stopnie, są zasady, jakie powinniśmy stosować, a my ich nie stosujemy. Bądźmy praktykami Bożego Słowa, a nie tylko gadamy o tym i wybieramy, co nam pasuje. Przeciwko starszemu nie przyjmujemy oskarżenia, jeśli to jest jedna osoba, skarży się tam na coś, tak? Dwie, trzy osoby muszą być. I co jeszcze, słuchajcie, odnośnie starszych? I tu jest ciekawe, jak można różnie zinterpretować Boże Słowo. Posłuchajcie tego. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. I oczywiście ci, co nie są liderami, najchętniej by widzieli, że to chodzi o starszych.
Czyli jak jakiś starszy zgrzeszy, to biorę delikwenta, stawiam przed zborem i mówię, ten gościu zrobił to i to, abyście się wszyscy bali. Ale to nie jest właściwa interpretacja tego wersetu. To nie o tym tu jest mowa. Ja pamiętam, jak pastor Stevens, który o wiele lepiej znał Grekę ode mnie, nauczał z tego fragmentu, to wiecie o jakich grzesznikach tu jest mowa, których trzeba publicznie napominać? O ludziach, którzy oskarżają liderów starszych, mają skargę przeciwko niemu i nie robią to w ten biblijny sposób, tylko sieją zamęt w zborze. To takie osoby powinniśmy mówić, słuchajcie, jest człowiek, który ma coś przeciwko starszym i chodzi po was i sieje zamęt, tak? Uważajcie na niego, tak? Chce rozwalić zbór. Może być takie ogłoszenie? Może. Ale to nie chodzi o to, by napiętnować przed zborem starszych, nie? No, powiem wam tak, widziałem już kilku pastorów, którzy zgrzeszyli i których zbór zmuszał do tego, żeby publicznie przyznawali się do winy. Skończyło się tragicznie, bo tych ludzi, tych pastorów nie ma już w kościele. Bo ludzie stosują zasady, o których Biblia nie naucza. My nie mamy mówić publicznie o grzechach liderów, tylko mamy pilnować naszych serc. Mamy zakrywać. Co miłość robi z grzechami, powiecie mi? Zakrywa. Aha. I to zakrywa mnóstwo grzechów, jeśli czytamy dobrze o miłości Agape w 1 Koryntian w 13 rozdziale. Zakrywa mnóstwo grzechów. Kiedy zakrywamy czyjeś grzechy? To jest też ważne. Kiedy człowiek się upamiętał, bo czasami niektóre grzechy trzeba odkryć, żeby człowieka doprowadzić do upamiętania. Ale to Bóg wie, kiedy to trzeba zrobić, tak? Generalnie, jeśli kochasz kogoś, nie mówisz o jego grzechach. A jeśli nie chcesz się upamiętać, to ty idziesz i mu zwracasz uwagę w miłości, tak? Mówisz mu, słuchaj, uwolnijmy się, uwolnij się, ja ci pomogę, uwolnij się od tego grzechu, tak? Będę się modlił o ciebie, będę dla ciebie wsparciem, zróbmy coś z tym, no? Myślicie, że co lepiej zadziała, tak? Napiętnowanie kogoś publicznie, czy właśnie postawa miłości, gdzie ty idziesz i zachęcasz kogoś do tego, by upamiętał się, tak? Ja powiem wam tak, jakoś w Biblii znajduję wersety, gdzie jest powiedziane, wiecie, co mnie osobiście przyprowadza do upamiętania? Surowość Boga, który mówi, potępię cię, jak się nie upamiętasz, tak? Nigdy się po czymś takim bym nie upamiętał. Ale wiecie, co na mnie działa i co Biblia mówi, że Bóg robi? Co nas przyprowadza do upamiętania według Pisma Świętego? Dobroć Boża. A, czyli gdy poznaję, jaki jest Bóg, jak dobry jest Bóg, jak miłosierny jest Bóg, jak łaskawy jest Bóg, to może sprawić, że wreszcie się upamiętam z czegoś, co nie chcę wypuścić. Bo ja lubię ten alkohol, bo ja lubię te papierochy, bo ja lubię plotkować, lubię robić to i tamto i nie puszczę, nie. Ale Bóg jest dobry i mnie kocha. No to rozważę, może jednak ci oddam, Boże, to. No? Bo wiem, że masz o wiele lepsze rzeczy dla mnie. Myślę, że tak działa Bóg. Trwającym w grzechu, czyli tym, którzy stale narzekają na liderów, upominaj w obecności wszystkich, żeby i inni nabrali bojaźni. Skoro liderzy mają mieć podwójną cześć, to co, nie pasuje taka interpretacja? Jak ktoś ma podwójną cześć, podwójny szacunek, no to objawiaj ten podwójny szacunek. To szanuj go. Dalej, kolejna zasada, o której Tymoteusz tutaj wspomina, Paweł wspomina do Tymoteusza. Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. O ludzie, ile ja w kościołach widziałem stronniczości tak zwanej. Powiem wam tak, największe problemy w kościele
w którym byłem w dużym kościele, w większym kościele niż nasz obecnie, to powiem wam, że największe problemy, jakie jako lider mieliśmy z ludźmi, to wiecie z jakimi ludźmi? Którzy byli z rodzin tak zwanych. Z rodziny kościoła, która już jest dawno w kościele. Dlaczego z nimi było najgorzej, jak myślicie? Bo nawet jeśli jakiegoś członka ich rodziny próbowałeś napomnieć albo zwrócić mu uwagę, że coś nie tak robi, to cała rodzina wywierała wpływ na liderów, żeby co? Żeby nic mu nie robić, bo to jest członek naszej rodziny. Naszej! Chrześcijańskiej rodziny. I co się robi w kościele? Stronniczość, tak? Jednym może zwrócić uwagę, innym nie może zwrócić uwagę. Tych, którzy przyszli ze świata, możesz napominać, a tych, którzy urodzili się w kościele, nie, są święte krowy, nie wolno ich dotykać. Tak? Bzdura totalna. Boże Słowo mówi, nie bądźcie nigdy stronniczy. Tak samo lider może napomnieć kogoś, kto jest z rodziny. Tak samo może napomnieć kogoś, kto dopiero przyszedł do kościoła. Napomnieć to nie znaczy, tak jak tutaj jest, tam było, że strofować i tam karcić. Pamiętajcie, że słowo napomnienie ma pozytywny oddźwięk. Ono jest bliższe słowu zachęcenie niż negatywne karcenie kogoś. Zachęcanie do upamiętania. Więc nie róbmy nic stronniczo. Nie ma stronnic w kościele. My jesteśmy pisowcy, my peowcy, my jesteśmy za lewicą, my za prawicą, my za szczepieniami, my przeciw szczepieniom. Po co takie stronnictwa? Czy to jest świat? Po co nam świat w kościele? To, co ja widzę, Boże Słowo mówi, jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie. I tak mamy siebie postrzegać wzajemnie. Ale ja tamtego nie lubię, bo on głosował na tego prezydenta, a ja go nie lubię. Boże, daj im upamiętania. Tak? Jak z takich powodów zbory się dzielą, to naprawdę potrzebujemy wszyscy pokutować i w popiele siedzieć po prostu. No? Nie bądźmy stronniczy, nie dajmy się dzielić sprawą tego świata. Jednoczy nas zawsze Jezus Chrystus, jednoczy nas zawsze miłość, jednoczy nas zawsze chęć usługiwania jedni drugim. Wiecie, co zauważyłem? Dlaczego w naszym kościele raczej nie widzę żadnych stronnic? Wiecie dlaczego? Z jednego prostego powodu. Wszyscy macie postawę, by usługiwać. Bo najgorzej jest, jak masz w kościele ludzi, którzy są tylko tymi apaczami, tak? Czyli widzami. Oni przychodzą obejrzeć przedstawienie, jeszcze zrobią bałagan i wyjdą. A ty masz sobie... A ty masz mi usługiwać. I tacy ludzie są tak naprawdę największymi krytykami w kościele, bo ich jedyną służbą jest krytykowanie. To było niedobrze, tu kabel był zbyt pokręcony, tu nie wiem, coś tam jeszcze, tu jakiś śmieciuszek gdzieś tam leżał, tu było za gorąco, tam było za zimno. Po prostu wszystko można skrytykować. Ja do takich ludzi, jak ktoś do mnie przychodzi z kimś takim, mówię, tak, widzisz to? To zrób. Fajnie, że zauważyłeś, to zrób. Bo taka powinna być postawa chrześcijańska, tak? Widzę, że jest coś do zrobienia i nikt inny tego nie robi, to ja to robię. Miejmy tą postawę, bo to jest bardzo zdrowe dla Kościoła. I nie będziemy mieć nigdy żadnych stronnictw. Tak? Będziemy objawiać sobie miłość nawzajem. Dalej. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikami cudzych grzechów, siebie samego czystym zachowaj. To o co chodzi z tym wkładaniem rąk? Słuchajcie, generalnie w Nowym Testamencie wkładanie rąk, jak liderzy wkładali na kogoś ręce, oznaczało, że kogoś, inaczej, że utożsamiam się z kimś, posyłając go na przykład na pole misyjne. Tak? Widzimy to na przykład, jak apostoł Paweł został powołany przez Ducha Świętego na pierwszą wyprawę misyjną. Tak? Jest powiedziane, że wszyscy starsi stanęli wokół nich, położyli swoje ręce na nich i powiedzieli... Okej, posyłamy was, byście głosili Ewangelię. Czyli co to znaczy? Cały Kościół jest za wami. I tutaj jest zachęta do Tymoteusza, żeby pochopnie nie wkładał. To znaczy, żeby nie delegował do jakiejś służby, do misji, do czegoś ludzi, którzy są niesprawdzeni.
Jeśli chcesz być pewny, czy ktoś nadaje się na misjonarza, doświadczyć taką osobę jest bardzo łatwo. W jaki sposób? Czy ta osoba, która się wybiera na misję gdzieś tam daleko, czy służy w kościele? To nie jest fajny sprawdzian? Oczywiście, że jest. I zawsze działa. Bo jeśli ktoś nie ma postawy sługi, żeby służyć w kościele, to jaki będzie misjonarzem gdzieś tam? Jak on nie potrafi służyć, nie chce służyć. Nie? Uważajmy. I co? Paweł zachęca, tak? Rozważnie deleguj ludzi. Tam wcześniej było nawet, jeśli chodzi, zobaczcie, nawet o diakonów było powiedziane, nie? Że niech taki, kto chce zostać diakonem, najpierw będzie poddany próbie, tak? Zobaczmy, czy on służy, czy robi to z serca, czy robi to tylko na pokaz, bo pasuje mu urząd diakona w kościele. Wow, jestem kimś, nie? Sprawdzamy, doświadczamy. A jak sprawdzić diakona najlepiej? Słuchaj, toalety są brudne, umyłbyś? Jak nie jest gotowy, myślę, że nie nadaje się na diakona, zupełnie, tak? Po prostu trzeba robić wszystko w kościele, tak? I taki człowiek jest wtedy wypróbowany i gotowy do tego, by służyć, by przewodniczyć, by robić większe rzeczy. Więc pochopnie na nikogo rąk nie kładziemy. I na co jeszcze musimy uważać? Na co liderzy muszą uważać szczególnie? Nie bierz udziału w grzechach cudzych. Bardzo często, jak przychodzą na przykład, nie wiem, skłócone małżeństwa ze sobą, to jest pokusa zawsze dla takiego pastora, by stanąć po jednej ze stron. Tak? Ale wtedy, jak stajesz po jednej ze stron, to zaczynasz być uczestnikiem ich grzechów. Zaczynasz grzeszyć też, bo masz być niestronniczy. Dlatego tu jest też uwaga, tak? Szczególnie dla liderów. Jeśli zajmujesz się poradnictwem, jeśli doradzasz komuś, to uważaj, pilnuj swojego serca, tam jest powiedziane, tak? Niech twoje serce będzie czyste, żebyś nie dał się wkręcić i stał się współuczestnikiem czyichś grzechów, bo wtedy też grzeszysz. Więc też bardzo ważna rzecz, bardzo ważna porada dla liderów, tak? Nie angażuj się zbytnio w cudze grzechy, może tak, nie? Abyś sam zachował siebie czystym. O winie już mówiliśmy. I ostatnia rzecz, o której dzisiaj chcę wspomnieć. Mam nadzieję, że długo mówię. Nie, spokojnie. Słuchajcie, 5 rozdział kończy się takimi słowy. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzane wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, to na to, że czasami nam się wydaje, że jak ludzie nie widzą naszego grzechu, to nam się upiecze. Myślę, że ten werset mówi o tym, że ci się nie upiecze. Bo nawet jeśli uda ci się oszukać ludzi i przez lata będziesz żył w grzechu, który będziesz skrzętnie ukrywał, to bądź pewny, że wcześniej czy później się ujawniają. Będą ujawnione twoje grzechy. I wszyscy się o nich dowiedzą. Powiem wam tak. Chcesz uniknąć ujawnienia twoich ukrytych grzechów? To wiesz, co zrób? Jeśli wyznajemy nasze grzechy Bogu, to co Bóg robi? Odpuszcza i oczyszcza. Jeśli nie chcesz usłyszeć o swoich grzechach na sądzie Bema, przy milionach świadków, to może załatw to dzisiaj przed Bogiem. Jeśli potrzebujesz oprócz Boga jeszcze kogoś przeprosić, to idź do Niego i w cztery oczy przeproś. Jeśli to zrobisz, już Bóg nigdy już o tych grzechach nie wspomni. Co więcej, myślę, że nie będzie pozwalał też i innym o tym mówić. Są grzechy, które są jawne, tak? Wszyscy widzą. Ktoś się upije, wszyscy widzą, że jest pijany, tak? Ale są grzechy, które my uważamy, że nie są ważne. Tylko ciekawe, że jak czytamy, które Bóg grzechy nienawidzi, ja się dziwię, że ludzie tego nie widzą. Ciekawe, że Bóg nie pisze w przypowieści Salomona, jest powiedziane o 7 grzechach, których Bóg nienawidzi. I wiecie, co jest najciekawsze? Nie ma tam na przykład cudzołóstwa. Ja myślałem, że Bóg nienawidzi cudzołóstwa.
Ale wiecie, co tam jest? Wiecie, czego Bóg nienawidzi? Ludzi, którzy rozdzielają braci. Tam, tak, jak tam dosłownie jest? A Bóg nienawidzi, gdy ktoś sieje niezgodę między braćmi. Wyobrażasz sobie, że Bóg ma w nienawiści ten grzech? Myślisz, że będzie pobłażliwie patrzył na ludzi, którzy sieją zamęt w kościele, sieją podziały i doprowadzają do tego, że zbór się dzieli? Myślisz, że Bóg zostawi to tak lekko, skoro tego nienawidzi? Widzicie, jak inaczej Bóg patrzy niż my? A co Bóg jeszcze widzi? Jak myślicie? Coś, o czym my nie lubimy. Nie lubimy tego wyznawać. Wiecie, co Bóg widzi jeszcze? Ha! Nasze myśli i nasze motywacje jest powiedziane, że Bóg osądza. Czy to są ukryte grzechy? Oczywiście, kto zna moje myśli, tak? A kto zna moje motywacje? Ale Bóg je osądzi. Będą jawne. Jeśli wcześniej nie uprzedzisz tego i nie wyznasz, nie oczyścisz tego przed Bogiem. To się dotyczy grzechów, ale też jest mowa o dobrych uczynkach. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami. Są jawne, ale i też takie, którymi rzecz ma się inaczej, ukryte pozostać nie mogą. Czasami, myślę, jak mamy postawę sługi, czasami czynimy dobre rzeczy, o których nikt o tym nie wie. Na przykład, kto z nas wie, kiedy Andrzej sprząta tutaj, w tym budynku? Kto z nas wie? No jak się zamelduje Iwonce, to tak. Ale poza nim samym nikt tego nie widzi. Nikt? Właśnie. Bóg to widzi. Dlaczego my mamy być wierni w małym, jak myślicie? W małych rzeczach. Bo Bóg je widzi. I Bóg je docenia. Bóg nawet w swoim słowie mówi, że jeśli podasz komuś szklankę wody, czy wodę każdy z nas ma, każdego stać na wodę, tak? Ale jeśli komuś potrzebującemu podasz szklankę wody, to komu usługujesz? Samemu Jezusowi. Wyobrażasz to sobie? A jeśli robisz rzeczy dla Kościoła, które nikt nie widzi, to myślisz, że to już, no, że nigdy to nie będzie docenione? Oczywiście, że będzie. A ty myślisz, że nagrody, które będą wręczane w czasie sądu Bema, sądu dla wierzących, gdzie Bóg będzie wręczał nagrody, to myślisz, że nie będzie to docenione? Ta mało ważna rzecz, na którą nikt nie zwraca uwagi? Pewnie, że będzie. Bo Bóg przede wszystkim nagradza naszą wierność. Bycie odpowiedzialnym w swojej służbie. Tak, robię może małą rzecz, ale robię ją wiernie. I za to są nagrody w niebie. Bóg każdą z nich nagrodzi. Żadne dobre uczynki pozostać nie mogą ukryte. I tak samo jest z grzechami. Jeśli ukrywasz jakiś grzech, to masz problem, bo on będzie jawny. Chyba, że załatwisz to z Bogiem. Pomódlmy się.